Robert Cichowlas. Zasiedlenie. Nagranie drugie. Po kilkunastu sekundach lot znowu przebiegał płynnie. Samolot leciał równo. Stewardesa wstała ze swego fotela i powiedziała coś do jednego z pasażerów. Następnie zagaiła do innego. Uspokajała? Do diabła, niech mnie uspokoi, mamrotał w duchu Andrzej. Niech tu podejdzie i powie, że już więcej nie będzie trzęsło i że nie spadniemy. Gówno, kurwa. Gadam jak tamci, zaśmiał się. Panika, panikuję. Panikować, panikowanie, spanikowany. Jestem, kurwa, gówno, spanikowany. Dobrze już. Lecimy tak jak trzeba. Kapitanie, mój kapitanie, odezwij się i oświeć ciemny lód. Panie i panowie, tu kapitan, zabrzmiał głos. Zdaje się, że wylecieliśmy ze strefy turbulencji. Straciliśmy gwałtownie na wysokości, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeżeli odczuwają państwo bóle głowy, uszu czy żołądka, proszę poinformować o tym personel pokładowy. Proszę również o nieodpinanie pasów. Będzie je można odpiąć, gdy zgaśnie kontrolka na panelu nad siedzeniami przed państwem. Życzę państwu miłej dalszej części podróży. Będzie zajebiście miło, skomentował Andrzej. Facet za nim, wbrew zasadom, odpiął pas, wstał i ruszył w stronę kibla. Mijając siedzenie Kaśki, posłał jej długie, nerwowe spojrzenie. Dziewczyna uśmiechnęła się. Co się do niego szczerzysz? Fuknął po chwili Andrzej. Drasnęła go zazdrość. Mężczyzna był przystojny. Ciemne włosy, duże brązowe oczy, śniada cera i szerokie ramiona. Kaśka spojrzała niepewnie na męża. Szczerze się? Jego też będziesz pocieszała? Nie mam zamiaru. To dobrze. Andrzej, odbiło ci? Jasne. Ześwirowałem przez te turbulencje, a ty zapominasz, że masz męża. Parsknęła śmiechem. On jakoś nie potrafił się uśmiechnąć. Choć ulga, że przestało telepać, była nie do opisania. Miał nadzieję, że naprawdę wylecieli z tej pieprzonej strefy wstrząsów. Zaczął się zastanawiać, co piloci myślą sobie w takich sytuacjach. W chwilach, gdy nie są w stanie zapanować nad opadającą nagle maszyną. Był ciekaw, jak wygląda kapitan, który chłodnym głosem przedstawił pasażerom obecną sytuację. Był młody czy stary, wysoki czy niski, jakiej był narodowości, miał żonę i dzieci. A drugi pilot? Nie pisnął ani słówka, odkąd wystartowali. Może zemdlał zaraz po starcie. Andrzej zarechotał. Nic cię nie boli? Zapytała Kaśka. Nie, a co? Zachowujesz się jak idiota. Wolno pokręcił głową. Dziękuję. A ty jak bufonka, która pozżerała rozumy wszystkich w samolocie. Skrzywiła się. Jeszcze półtorej godziny. Wytrzymaj. Już nic nie mów, kochanie. Poprosił z wymuszonym uśmiechem. Nadal cię denerwuje? Tak, i mam wrażenie, że robisz to celowo. Położyła mu dłoń na kolanie. Zaraz coś innego zrobię celowo. Jej ręka powędrowała wyżej. Zatrzymała się przy rozporku. A już miałem mówić, że chcę rozwodu. Powiedział, czekając na jej kolejny ruch, ale ten nie następował. Najpierw podróż poślubna, a potem pomyślimy. Okej. Spoglądał na jej dłoń. Czuł ją na sobie. Zaczął twardnąć. Wyczuła to, gdyż jego penis w pewnym momencie otarł się o nią. Zagryzła dolną wargę. Obróciła głowę, aby upewnić się, że nikt nie patrzy. A potem rozpięła Andrzejowi zamek błyskawiczny. Odpięła też guzik. Od kiedy nosisz majtki? Zażartowała. Założyłem specjalnie do samolotu. Aby nie obstrać spodni. Wiesz, ze strachu. Romantyk z ciebie. Włożyła mu rękę do rozporka i ścisnęła jego napęczniałego penisa. I co mam teraz zrobić? W momencie, gdy lekko zsunęła mu majtki i delikatnie wbiła czubek swego paznokcia pod napletek, nastąpił kolejny wstrząs. Najgwałtowniejszy z dotychczasowych. Potem rozległ się huk spadających na podłogę bagaży. Wrzask pasażerów i trzask przewracającego się wózka z napojami. Stefan, co ty pijesz? Rozległ się pijacki krzyk gdzieś ze środka baru. Wódkę? Piwo? Stefan wymamrotał przekleństwo. Następnie pokręcił głową. Ani jedno, ani drugie.
odkrzyknął już nieźle wstawionemu Frankowi kostce, który zmierzał teraz w jego stronę. Cholerny alkoholik. Powinien siedzieć w domu i wcierać maść na reumatyzm swojej żonie. Jak to? A tak to, Franiu. Możesz się odpierdolić? Chwiejąc się, staruszek rozchylił usta. Jak ty? Po prostu daj spokój. Nie lubię tego twojego bleblania. Stefan nie znosił towarzystwa. Każda tego typu impreza wzbudzała w nim niechęć. Na tę zgodził się przyjść, gdyż została zorganizowana na cześć 66. urodzin jego brata, Ryszarda. Tylko dlatego. Cholerna muzyka. Cholerni ludzie. Wpadali na niego, potykali się o jego nogi. Mamrotali coś niezrozumiale, jakby właśnie przylecieli z obcej planety i usiłowali załapać język ziemian. Jest pan pisarzem, czyż nie? Usłyszał nagle cienki głos. Jak się po chwili okazało, kilkunastoletniego chłopca, który, Bóg jeden raczył wiedzieć jakim cudem, znalazł się na imprezie dla starców. Stefan przechylił kieliszek i pięćdziesiątka Jamesona znalazła się w jego gardzieli. Jestem? Odparł i beknął. A co? Chłopiec wzruszył ramionami. Nic. Jak pan ma na imię? Stefan roześmiał się. Próbował odszukać wzrokiem Frania, ale bez skutku. Staruszek zapadł się pod ziemię. Pewnie się obraził. I dobrze, niech wreszcie zrozumie, że życie nie polega tylko na podawaniu w palnik. Pytasz, jak mam na imię, co? Kto ci powiedział, że jestem pisarzem? I po co żeś tu przylazł? Ja jestem Konrad. Chłopiec z nieudawaną powagą wyciągnął do Stefana dłoń. Bardzo mi miło. Stefan zawahał się. Skądś znał to imię. Był jednak zbyt pijany, aby sobie przypomnieć. Po chwili niepewnie podał chłopcu dłoń. Stefan. Stefan. Ładnie. Dojrzale. Bachor jakoś dziwnie się zachowywał. Robił sobie z niego jaja? Kto go tu u licha nasłał? Na bank, Franio. Stary piernik. A może nie, Franio? Stefan rozejrzał się po knajpie w poszukiwaniu jakiejś różowej od przepicia gęby, rozdziawionej w uśmiechu, mokrej od łez. Nie dostrzegł jednak niczego, co mogłoby stanowić dowód na to, że ktoś przysłał na niego tego małego pędraka. Co pan pisuje? Science fiction. Skąd wiesz, że jestem pisarzem? Pisarzem? Jak to dumnie zabrzmiało. Stefan nie był pewien, czy naprawdę jest pisarzem. Któż bowiem z jedną wydaną powieścią i kilkunastoma opowiadaniami nazwałby siebie pisarzem z krwi i kości? Prawda, że powieść nieźle swego czasu się sprzedawała. Prawda, że każde z opowiadań publikowanych w czołowych pismach fantastycznych zdobywało niezłe recenzje. Ale od razu pisarz? Kurt Vonnegut był pisarzem. Wygląda pan jak pisarz, podsumował Konrad. Stefan znowu się roześmiał. Naprawdę? Owszem. Opowie mi pan o swojej twórczości? Nie ma co opowiadać. Od kilka historyjek. Jest pan skromny. Obaj jednak wiemy, że i całkiem popularny, mimo że niewiele pan napisał. Popularny? Czy ten dzieciak robił sobie z niego jaja? Popularny może był kiedyś, krótko po premierze książki. Spotkania autorskie, wywiady, autografy. Przeżył to na własnej skórze. Ale kiedy to było? 100 albo 200 lat temu. Chłopcze, myślę, że mylisz mnie z kimś innym. Myślę też, że zbyt dużo wypiłem, aby kontynuować naszą dyskusję. Przełożymy ją. W porządku? Ale chłopak był nieugięty. Dlaczego akurat science fiction? Stefan zmarszczył brwi. Co? Dlaczego akurat ta konwencja? Lubię niesamowitość. UFO? Zwłaszcza. Wierzy pan w UFO? Stefan nadął wargi. To pytanie mu się nie spodobało. Nie wiem, może. Opisuje pan obcych tak, jak naprawdę wyglądają. Opisuje pan pojazdy kosmiczne tak, jak wyglądają w rzeczywistości. Skąd ta wiedza? Stefan dziabnął kolejną whisky i zapalił papierosa. Chłopcze, zwariowałeś? W tym, co mówisz, wyczuwam ironię. Coś się w nim zaczęło dziać. Z trudem panował nad wybuchem wściekłości. Po chwili uspokoił się, ale ręce wciąż mu drżały. Rozejrzał się po pomieszczeniu. Ktoś go obserwował. Jakaś różowa od przepicia gęba. Małe ciemne oczka.
Stefan, co się z tobą dzieje? Zaniepokojony pochylił się nad barem i zamówił kolejną whisky. Zaleje się w trupa, po czym rzuci się w objęcia Morfeusza. Pal licho, że w knajpie. Przecież go nie wyrzucą na zbity pysk, prawda? Pozwolą mu spać. Gdy się obudzi, z pewnością będzie mu lepiej. Chłopiec obserwował go z powagą. Mam ponowić pytanie? Odezwał się szorstkim głosem. Stefan wzdrygnął się. Pamiętał wszystko doskonale. Katastrofa samolotu Air France w Tunezji. Wykolejenie się pociągu w Indiach. Zawalenie się mostu pod Londynem. Eksplozja gazu w kamienicy w Belfaście, gdzie spłonęło żywcem 200 osób. Wiedział, że to ich sprawka. Ich. Byli specjalistami od katastrof na skalę światową. World Trade Center, a ostatnio także Smoleńsk. Ktoś, kto raz miał z nimi styczność, do końca swych dni będzie pławił się w niepewności i strachu. Nie myśl sobie, że każda osoba w tłumie jest istotą ludzką. Usłyszał głos gdzieś w swojej głowie, a potem chichot jakby należący do małego chłopca. Stefan zauważył, że drżą mu ręce. Przełknął ślinę, po czym otworzył usta i poruszył szczęką jak krowa. Jeszcze tylko jutro, a potem poleci na wakacje. Zasłużone wakacje. Odpocznie i spotka się z synem. Nareszcie. Może choć na chwilę zapomni. Te myśli. Złe, obezwładniające wspomnienia. Zasłużył sobie na wakacje. Ale póki co znowu się napije. Upije się do nieprzytomności. A potem niech się dzieje co chce. Zamówił kolejną whisky. Wypił. Zamówił jeszcze jedną. Chcesz kolę? Zapytał, ale nie otrzymał odpowiedzi. Chłopiec zniknął. Dziwne, pomyślał, odganiając paraliżujące go myśli. Naprawdę dziwne. Dziwny dzieciak. Dziwny chłopiec. Chłopiec. Nikt inny. Żaden obcy. Po prostu chłopiec. Ciekawe, kim był. Albo raczej, kim nie był.